Traco, jedna z największych imprez transportu szynowego w Europie, odbywa się na terenie Amber Expo w Gdańsku. Na targach prezentuje się aż 500 wystawców z 25 krajów. Wybudowana w zeszłym roku nowa siedziba Międzynarodowych Targów Gdańskich sąsiaduje z infrastrukturą kolejową. Dzięki temu na 4 torach o łącznej długości 1 km zwiedzający mogą oglądać nowoczesny tabor prezentowany przez wielu wystawców. A jak kolejarzy z Lotosu oceniają zaproszeni na targi eksperci? Ostatnia dekada dla Lotos Kolej to jest okres nieustannego rozwoju. Spółka znajduje się na podium przewoźników kolejowych, największych przewoźników kolejowych w naszym kraju. Przy okazji jest wzorem, liderem, jeżeli chodzi o modernizację taboru kolejowego oraz zakup nowych pojazdów trakcyjnych. Spółka Lotos Kolej jako efektywnie działająca, dobrze zorganizowana, posiadająca nowoczesny tabor z pewnością w kolejnych latach będzie notować lepsze wyniki i myślę, że może być beneficjentem tych wzrostów. Moim zdaniem może nawet w większym stopniu, aniżeli inni przewoźnicy, nawet ci najwięksi, zdobywać kolejne udziały w rynku. Lotos Kolej odpowiada również za transport taboru na teren targu, w tym słynnego Pendolino, którym polscy pasażerowie pojadą już w przyszłym roku.